Ale niech pan sędzia pozwoli mi zadać pytanie, tak, a wtedy będziemy dyskutować na temat odpowiedzi, bo wtedy będzie to jaśniejsze dla opinii publicznej. Przeczytam panu sędziemu przepis Konstytucji. Przepis artykułu 128 ust. 2. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak pan rozumie ten przepis? Można zarządzić wybory i ich nie przeprowadzić tak po prostu spokojnie, bez niczego i zaczekać, aż kadencja się wyczerpie? Czy to jest obowiązek państwa polskiego, przeprowadzenie wyborów w terminie konstytucyjnym? No oczywiście, że jest obowiązek. To dlaczego pan sędzia mówi, że można było poczekać do 6 sierpnia, aż wygaśnie kadencja i zarządzić na wybory? Na jakiej podstawie pan sędzia to mówi? Jako biegły znawca prawa również konstytucyjnego. No, jest druga część tego przepisu, która mówi właśnie o opróżnieniu fotela prezydenta. Dobrze. Natomiast jeżeli nie dochodzi, no przecież oceniamy konkretny stan faktyczny. Nie dywagujemy o tym, co może być, co może by było. Dyskutujemy o konkretnym stanie faktycznym, z którego wynika, że do wyborów nie doszło w oparciu o oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej i w oparciu o w ten sposób prowadzoną procedurę uchwałodawczą, że nie mogło dojść do tych wyborów, więc no, trzeba było jakąś decyzję podjąć. Dobrze, panie sędzio, panie pośle Czarnek. No niech pan szanuje gości, których zapraszamy, biegłych i świadków. Dobrze, tylko że pan zadaje i pan przerywa, kiedy biegły odpowiada. I po raz kolejny pan pokazuje, że z kulturą nie ma pan nic wspólnego. Może pan sobie wyobrazić taką... Muszę reagować, kiedy pan próbuje przerywać wypowiedź biegłego. Trzeba rozpatrywać konkretną sytuację. Skoro do tych wyborów nie doszło, no to trzeba je przeprowadzić w jakiś sposób. Trzeba jakiś sposób przeprowadzenia wyborów znaleźć. Więc ja już powiedziałem, są trzy rodzaje. Najgorszy był ten, który został przyjęty przez panią marszałek, wyznaczenie kolejne wybory. Ja nie dopatruję się w ogóle w konstytucji jakichś postaw takiej, przepraszam, żonglerki terminami, bo ten termin nam się nie udał, to wyznaczamy kolejny. Konstytucja nie przewiduje czegoś takiego. Że można było w normalnym trybie, zachowując jeszcze ten termin 75 a 100 dni, żeby można było wybory po raz drugi wyznaczyć. Trzeba wtedy skorzystać ze środków nadzwyczajnych, czyli albo stan klęski żywiołowej, albo ten przepis, to jest też rodzaj... Do stanu klęski żywiołowej jeszcze dojdziemy, panie sędzio. Ja się pytam o przepisy. Proszę nie przerywać, no niech ja skończę zdanie, naprawdę. Jakby pan przepisy przytaczał... Panie pośle Czarnek, upominam pana. Naprawdę. Swoim zachowaniem nie przykryje pan prac tej komisji i bardzo proszę nie przerywać biegłemu. Każde z tych rozwiązań można zarzucić, że ma jakąś wadę, bo przecież oczywiście też o opróżnieniu fotela prezydenta mówi artykuł 131. Właśnie. Tam są wymienione przesłanki, kiedy dochodzi do opróżnienia. Śmierć prezydenta, stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta, no więc różnego rodzaju przesłanki. Akurat takie przesłanki, że wybory nie doszły do skutku z tego powodu, że nie że źle przeprowadzono postępowanie ustawodawcze, jeśli chodzi o ustawę do wyborów kopertowych, nie ma takiej. Dlaczego pan mówi, że można się na to powołać? A na co się można? Można się powołać... Panie sędzio, ja pana pytam o podstawy prawne. Pan jest biegłym z zakresu prawa. Proszę wskazać podstawy prawdą, na podstawie czego można byłoby nie przeprowadzić zarządzonych konstytucyjnie wyborów i poczekać na wygaśnięcie mandatu. Pan po prostu nie zna przepisów i kompromituje się tutaj. Proszę wskazać podstawę prawną. Niech pan się już powstrzyma tych swoich uwag, bo pan ciągle te uwagi swoje wygłasza. Pan... Chwileczkę. Czy pan poseł Czarnek może... Nie tylko nie obrażać członków komisji, ale świadków i biegłych. Czy ja mogę o to pana poprosić? Wiem, że to będzie trudne dla pana, ale naprawdę swoim chamstwem pan nie przykryje naprawdę prac tej komisji, bo rozumiem pana cel bycia w tej komisji. Zrozumiałem już, po co pan tutaj jest. Ale bardzo pana proszę i apeluję, żeby pan nie obrażał biegłego. Ja nie obrażam biegłego. Biegły obraża komisję i Sejm nieznajomością przepisów prawa, co wykazał tu już wielokrotnie. Więc proszę wskazać, panie biegły, pan jest biegłym, nie świadkiem, podstawy prawne do twierdzenia, że można nie przeprowadzić wyborów zarządzonych na termin konstytucyjny i zaczekać, aż wygaśnie kadencja. Mówił pan o opróżnieniu urzędu prezydenta, ale sam następnie pan stwierdził, że pośród pięciu przesłanek opróżnienia urzędu nie ma takiej przesłanki, która by pozwalała po prostu na nieprzeprowadzenie wyborów, bo jest to obowiązek państwa polskiego. Więc dlaczego pan twierdzi, że można zrobić coś, do czego nie ma podstawy prawnej? Chyba że pan wskaże taką podstawą. Przypominam, jest to pan biegłym z zakresu prawa. Proszę wskazać taką podstawę prawną.
Nie musi pan mi tego przypominać, doskonale o tym wiem. Wskazuje panu podstawę prawną z artykułu 128. Tu rzeczywiście nie jest wymieniona przesłanka z artykułu 131, no ale niemniej jednak jaki sposób trzeba znaleźć na te wybory. Więc jeżeli to jest pana zdaniem nieprawidłowy sposób, no to pozostaje tylko i wyłącznie kwestia prowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tego władze obawiały się, nie chciały tego prowadzać. Pańska partia również tego nie chciały prowadzać, ponieważ obawiały się, że pogorszą się, tak jak przynajmniej czytam, pogorszą się szanse prezydenta Dudy na ponowny wybór. Natomiast byłaby to droga, która na pewno nie wywołałaby żadnych zarzutów pod kątem naruszenia konstytucji, bo stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów na 30 dni, za zgodą Sejmu może przedłużać na dalsze okresy, potem jeszcze jest 90 dni po zakończeniu stanu klęski żywiołowej i potem można przeprowadzić wybory. Także gdyby w ten sposób postąpiono, a wielu konstytucjonalistów do tego nawoływało, tylko te głosy lekceważą, no, to wtedy by nie było tego problemu i nie dyskutowalibyśmy nad tymi innymi jakimiś drogami, które każda z nich jest w jakiś sposób może być uważana za zawadliwą. Dobrze, no to zostanie przy tym stanie klęski żywiołowej. Dziękuję, że pan potwierdził, że mówił pan o rozwiązaniu, które nie mają podstaw prawnych, jako biegły z zakresu prawa. Tym samym sprowadzał pan komisję w błąd. Ale przejdźmy do stanu klęski żywiołowej. Panie sędzio, ja bym chciał zapytać o stan klęski żywiołowej. Czy pan zna przepis konstytucji, zgodnie z którym wszystkie stany nadzwyczajne, także stan klęski żywiołowej, można wprowadzać tylko wówczas, kiedy inne konstytucyjne środki są niewystarczające do tego, ażeby zapobiec sytuacjom, na wypadek których wprowadza się stan klęski żywiołowej? Bardzo proszę pana, żeby pan zechciał unikać tych różnych określeń, czy ja znam przepisy, czy nie znam. Nie, ale ja pytam pana biegłego. Pan jest znawcą prawa. Pan tu przyszedł jako biegły. Bardzo proszę, żeby pan przestał używać tego rodzaju sformułowań. Ale pan nie może prosić członka komisji o niezadawanie pytań biegłemu. Nie, tu nie chodzi o zadawanie pytań, o fakty, tylko chodzi o to, że pan obraża świadka, mówiąc biegłego, insynuując, że nie zna przepisów prawa. Wie pan, każdy tutaj z członków komisji już prawie zabierał głos. Każdy potrafił to robić w sposób kulturalny, normalny. Pan cały czas nie potrafi w sposób właśnie kulturalny pracować w tej komisji. Czy jest pan w stanie naprawdę czasami ugryźć się w język, za czym pan coś powie do biegłego, już nie mówię do nas, bo już rozumiem, że pan nie jest w stanie, ale chociaż do biegłego czy do świadka. Czy mogę pana prosić o odrobinę kultury? Przewodniczący, czy ja mogę zapytać biegłego z zakresu prawa o podstawy prawne? Czy to jest obraźliwe dla biegłego? Pan doskonale wie, o czym przed momentem mówiłem. Nie chodzi o pytania, chodzi o insynuację, czy ktoś zna, nie zna. Pan opinię tutaj wyznacza. Biegły był, pan doskonale wie, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Biegły był szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Apeluję do pana o odrobinę szacunku do autorytetów w tym kraju, bo zniszczyliście już wszystkie autorytety. I pan chce teraz tutaj robić jakiś grill nad biegłym. Odrobinę kultury. Panie przewodniczący, autorytet Sejmu niszczy pan swoim chamskim zachowaniem i brakiem znajomości w ogóle zasad działania. Panie Czarnek, jest pan przykładem upadku prestiżu posła. Jest mi bardzo przykro, jak słucham, co pan robi i co pan mówi. Jeśli pan będzie zadawał pytanie o fakty, to panu udzielę głosu. Jeśli będzie pan obrażał biegłego, to panu nie udzielę głosu. Czy mam poprosić o 5 minut przerwy, żeby pan się uspokoił? Dobrze, ja mam taką prośbę. Poprosiliśmy biegłego o odpowiedź na 5 konkretnych pytań, które również i pan przegłosował. I proszę powiedzieć w takim razie, jeśli będzie pan zadawał pytanie, żeby panu sprecyzować i pomóc to zadawanie pytań konkretnych o fakty, o które pytanie pan dokładnie pyta. To jest dokładnie 5, które pan również przegłosował. 5 obszarów, o które. Więc bardzo proszę wskazać, który i konkretne pytanie, dobrze? Ma pan 5 przed sobą. Mam nadzieję, że pan ma to przed sobą. Mam to w pamięci, panie przewodniczący. Pierwszy obszar o prawne możliwości przeprowadzania wyborów korespondencyjnych w oparciu o ustawę, która została uchwalona 6 kwietnia. Czy mogę zadać pytania o podstawy prawne biegłego z zakresu prawa, czy też mam... A czy może pan zadać pytanie bez obrażenia biegłego? Ale pan prowokuje, panie przewodniczący. Proszę użyć to jest, zadawanie pytań. To jest... Podnosi pan ciśnienie. To jest konkretne pytanie do pana. Prowokacyjne. Proszę pozwolić dalej... Nie, ale panie przewodniczący Waldemarze Buda...
Muszę reagować jako przewodniczący komisji i nie pozwalać na te chucpy i awantury i obrażanie biegłego. Więc bardzo proszę, podanie który i zadanie konkretnego pytania. Obszar pierwszy, zadaje pytanie. Stwierdził pan biegły z zakresu prawa, że ze względu na standardy zmiany przepisów prawa wyborczego, powoływał się pan tu również na Komisję Wenecką w tym zakresie, nie można uchwalić zmian w przepisach prawa wyborczego później niż 6 miesięcy przed wyborami. Takie są standardy, tak pan stwierdził. Potwierdza pan to? Nie tyle przed wyborami, nie mówimy o wyborach, bo to nie decyduje sam moment wyborów. Cała procedura jest dużo dłuższa. Chodzi o pierwsza czynność, która rozpoczyna całą procedurę wyborczą, czyli 5 lutego. Przed wyborami. W konkretnym tak wypadku jest. 5 dobrze, lutego, dobrze. Czyli powinny być przepisy uchwalone najpóźniej 5 sierpnia, jak dobrze liczę, poprzedniego roku. Czy pan biegły może wskazać przepis, na podstawie którego opinie Komisji Weneckiej stanowią źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Ja nigdy nie mówiłem, że opinia Komisji Weneckiej stanowi źródło prawa. Takie są zalecenia Kodeksu Dobrych Praktyk Komisji Weneckiej, to jest organem Rady Europy, a konwencję o ochronie praw człowieka ratyfikowaliśmy, różne soft law tak zwane Rady Europy też ratyfikowaliśmy, także powinno się stosować do tego. Oczywiście nie ma tu żadnego ustawowego czy konstytucyjnego obowiązku. Czyli są to po prostu standardy międzynarodowe prawa wyborczego w demokratycznych państwach. I dlatego nie można zmieniać przepisów tak późno, jak robiliśmy to my 6 kwietnia. No to akurat wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Jasne. Czy pan zna przepisy ustawy covidowej z 31 marca 2020, nad którymi wszyscy głosowali za, łącznie z panem posłem Jońskim tu obecnym, przepisy ustawy z 31 marca 2020 roku, uchwalonej na 40 dni przed wyborami zaplanowanymi konstytucyjnie na 10 maja 2020 roku. W artykule 40 tej ustawy covidowej, powtarzam, wszyscy głosowali za, również pan Joński, a Senat błyskawicznie tę ustawę przyjął. Błyskawicznie, 40 dni przed wyborami. Artykuł 40 zmienia przepisy kodeksu wyborczego, prawa wyborczego, wprowadzając tam wybory korespondencyjne nie tylko dla tej grupy, która była wcześniej przewidziana, ale rozszerza ją na około 10 milionów mieszkańców naszego kraju, może troszkę mniej, na kilka milionów, którzy mają ponad 60 lat swojego życia. Czy ta zmiana kodeksu wyborczego, a jest to zmiana przepisów prawa wyborczego, została uchwalona zgodnie z tymi standardami, czy nie? Czyli nie wiem, czy to jest akurat zmiana, to nie jest zmiana kodeksu wyborczego. Nie, no zmiana kodeksu wyborczego. Ale dobrze, ale proszę powiedzieć, w czym rzecz, bo na czym, o co panu posłowi chodzi? Pytam pana, czy Sejm... Bo wiem, że te przepisy zostały uchwalone, ale... To jest zmiana kodeksu wyborczego. W artykule 40 ustawy covidowej z 31 marca 2020 roku dokonuje się zmian w przepisach kodeksu wyborczego, czyli w prawie wyborczym. No tak. Stwierdził pan, że łamie się standardy międzynarodowe wówczas, kiedy się uchwala ustawę tak późno, ale ustawa, która 31 marca została uchwalona, czyli raptem 6 dni wcześniej, czy 7 dni wcześniej, przyjęta przez Sejm przy zgodzie politycznej, także przez pana Jońskiego i przyjęta błyskawicznie przez Senat, narusza standardy prawa międzynarodowego, znaczy te międzynarodowe standardy prawa wyborczego, czy nie narusza? No w ogóle wszelkie zmiany kodeksu wyborczego, które są dokonywane w terminie krótszym niż 6 miesięcy, naruszają zasady, standardy ustanowione przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Akurat to jest dla mnie najistotniejsze. Bardzo dziękuję. Ale też zapewne i kodeks dobrych praktyk Komisji Weneckiej, no bo tutaj dla mnie nie ma znaczenia, czy zmieniono kodeks wyborczy w tej formule, w ten sposób, czy zmieniono jakąś ustawę, czy wprowadzono jakąś ustawę. Jeżeli w tych ustawach są przepisy, które odchodzą od standardów kodeksowych, czy cokolwiek wprowadzają nowe przepisy, czy je zmieniają, no to są zmiany, które powinny być przeprowadzane z zachowaniem tych terminów 6-miesięcznych. Dobrze. Powoływał się pan tutaj przy swojej wypowiedzi na wybory w Bawarii. Ja mówię, że pan się powoływał, bo pan przewodniczący się denerwuje, jak o Bawarii mówimy, ale to pan sam wskazał na Bawarię. Stwierdził pan, że wybory w Bawarii korespondencyjne w całości, w drugiej turze wyborów samorządowych 29 marca mogły się odbyć, bo taka jest praktyka i tak dalej, i doświadczenie Niemców, i poczty niemieckiej i tak dalej. Tak pan mówi tutaj przed komisją. Czy pan wie, przeczytam pana fragment opinii na ten temat. W marcu 2020, a więc w czasie trwania pandemii COVID-19 w Bawarii odbyły się wybory samorządowe. 15 marca pierwsza tura wyborów w formie tradycyjnej oraz korespondencyjnej, a 29 marca, 14 dni później, druga tura jedynie w formie korespondencyjnej. Zmiana reguł głosowania między pierwszą a drugą turą nastąpiła
w atmosferze zgody politycznej między pierwszą a drugą turą. Czy pan twierdzi, że Niemcy też naruszyli standardy międzynarodowe prawa wyborczego, zmieniając reguły prawa wyborczego zaledwie w ciągu kilku dni między pierwszą a drugą turą wyborów? Ja tu się nie odnoszę do tego, czy ustawodawca niemiecki to zmienił, czy nie, bo nie znam ustawodawstwa niemieckiego. Ale zmienił, no, czytam panu, że zmienił. Naruszył standardy, czy nie? Proszę mi nie zadawać pytań tak czy nie, bo ja tu nie będę się jakiejś zgadu i zgaduli poddawał w pana wykonaniu. I tylko chcę powiedzieć... Bardzo dziękuję. Czyli Niemcy mogą, Polacy nie mogą. To jest prosta rzecz, oczywiście. Sam pan sobie na pytanie znakomicie. No właśnie odpowiedziałem za pana, bo pan nie potrafi pytania, odpowiedzieć. Pan odpowiedź. Kolejne pytanie jeśli mam. Jeśli mogę do komisji, tylko dwa słowa. Jeśli mogę do komisji. Ja tutaj mówiąc o Bawarii opierałem się na artykule profesora Jarosława Flisa, uznanego autorytetu z zakresu prawa wyborczego, który to właśnie opisywał, więc nie mam żadnych podstaw ku temu, żeby nie wierzyć, że jednak poczta niemiecka akurat, no nie wiem, może panu posłowi... Ale panie sędzio, ja pytałem tylko o terminy zmiany prawa wyborczego. Może pan nie przerywać? Nie o pocztę niemiecką, nie znam poczty niemieckiej. Ja tak też jak nie pan. Znam, ale opieram się na jak pan nie zna, dlaczego pan o niej mówi? Czy może pan nie przerywać, panie pośle Czarnek? Mówił pan również... Nie. Nie chcę już powtarzać tego wszystkiego. Na pewno z tego artykułu wynika, że funkcjonalność i, że tak powiem, i działanie poczty niemieckiej w tym zakresie prowadzenia wyborów kopertowych jest o dużo większym doświadczeniu niż poczty polskiej, bo Poczta Polska tego nigdy nie przeprowadzana, więc jest to oczywiste. Więc ja nie wychwalam tutaj żadnego kraju, gdyby to był niemiecki, czy by to był holenderski, czy brytyjski system pocztowy, bym to samo powiedział, jeżeli bym miał ku temu podstawy. Natomiast tam niewątpliwie to się udało, mimo wzrastającej pandemii, chyba jeszcze szybciej rosnącej niż w Polsce, ta druga tura została w sposób zgodny z przepisami przeprowadzona, nie narażając nadmiernie wyborców na zarażenie się, czy nie daj Boże na śmierć. Biegły, jak przypominam sobie w swojej wypowiedzi, nawiązywał do profesora Flisiaka. Profesor Flisiak mówił o Bawarii, dlatego że państwo pytaliście. Więc na to zwracam szczególną uwagę. Dobrze, ale ja bym wolał, żebyśmy pytania do biegłego dotyczą przeprowadzenia wyborów w Polsce i procesu legislacyjnego w Polsce. Panie pośle Czarnek, proszę pana, żeby pan nawiązywał do opinii, o które poprosiliśmy biegłego. Panie przewodniczący Joński, jak pan wie, biegły w swoich opiniach tu wygłoszonych skrytykował polski proces legislacyjny, mówiąc, że łamał standardy międzynarodowe zmiany prawa wyborczego, bo za późno tego podszedł. Pytam o to w kontekście Bawarii, na którą też się biegły powoływał, bo wynika z opinii biegłego, że Niemcy mogą łamać standardy, a my nie. Bardzo dziękuję za tą opinię i dziękuję, że pan wyraził opinię sprzeczną z tym, co mówił tutaj pan nasz świadek, a nie biegły z zakresu wirusologii i chorób zakaźnych, bo stwierdził, że absolutnie wybory w Bawarii zagrażały życiu i zdrowiu obywateli. Pan ma inne zdanie, bardzo dziękuję, ma pan takie zdanie jak my. Kolejne pytanie. Pan stwierdził, panie sędzio, że wprowadzanie ograniczeń wolności praw, jak pan stwierdził, również absurdalne ograniczenie wolności praw, odbywało się niezgodnie z konstytucją, bo to można zrobić tylko wówczas, kiedy byłby wprowadzony stan nadzwyczajny. Otóż, czy pan wie, na podstawie jakiej ustawy to ograniczanie wolności praw, w tym na przykład zakaz wejścia do lasu, ale przede wszystkim szereg innych wolności praw, jak kwarantanna i tak dalej, przebywanie w izolacji i tak dalej, i tak dalej. Czy pan wie, na jakiej podstawie te rozporządzenia były wydane? Rozporządzenia były wydawane na podstawie ustaw, takie nazwy generalne, covidowe. No, niemniej jednak powinno być to zawarte w ustawie. To jest podstawowa rzecz, o której pan poseł powinien wiedzieć, że jednak można tylko drogą ustawy ograniczać pewne prawa. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji o tym mówi, a najlepiej byłoby, gdyby takie ograniczenia wynikały wprost z Konstytucji, co byłoby zagwarantowane przy prowadzeniu stanu klęski żywiołowej. To ja panu pomogę, panie sędzio. To jest ustawa, ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych z grudnia 2008 roku, uchwalona przez Platformę Obywatelską i PSL i obowiązująca do dzisiaj. Czy pan sędzia, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, kiedykolwiek otrzymał jakikolwiek wniosek od kogokolwiek uprawnionego, żeby stwierdzić niekonstytucyjność tej ustawy z grudnia 2008 roku, uchwalonej przez Platformę Obywatelską i PSL? Otrzymał pan kiedyś taki wniosek? Przypomina pan sobie, czy nie? Znaczy, ta ustawa była uchwalana w zupełnie innej sytuacji, kiedy jeszcze nie było pandemii, więc to jest ustawa, która oczywiście powinna obowiązywać, ale przecież mandaty, które były nakładane na obywateli, którzy wchodzili do lasu, czy nie przestrzegali zasad poruszania się, czy też zasad ilości osób, które mogą w sklepie przebywać, były nakładane przez różne instytucje. Były nakładane przez sanepid, były nakładane przez policję w oparciu o różne ustawy, które wówczas funkcjonowały. Nie, rozporządzenia były wydane na podstawie tej ustawy.
panie sędzio? Najczęściej w oparciu właśnie o rozporządzenia. Co z tego, żeby były wydane w oparciu o ustawę? Rozporządzenie. Rozporządzenie nie może uchylać wolności obywatelskich. Pan powinien to wiedzieć. Ale ja to wiem, tylko obowiązuje w dalszym ciągu ustawa uchwalona przez PO-PSL, którą pan dzisiaj krytykuje. Dobrze, bardzo dziękujemy za tą krytykę ustawy uchwalonej przez PO-PSL. Kolejne pytanie, panie sędzio. Żeby nie komentować. Panie sędzio, ja mogę pana tylko i wyłącznie w imieniu swoim i myślę większej części tej komisji przeprosić za to zachowanie pana posła Czarnka. To nie pierwszy raz, kiedy zadaje, sam sobie odpowiada na pytania, dodatkowo on wyciąga wnioski, jakie chce. Jeszcze sugeruje, że ten, który jest zaproszony, w ogóle nie ma żadnej wiedzy na temat tego, co mówi. Nie pierwszy, niestety, pewnie nie ostatni raz. Mogę tylko pana wyłącznie przeprosić. Z tymi apelami do pana posła Czarnka to już naprawdę, to faktycznie jest do znudzenia. Pan poseł Czarnek wczoraj wychodził i krzyczał, że tu cyrki i niestety widzę, że pan to uskutecznia. Jest pan w stanie zadać pytanie bez obrażania i bez insynuacji? Oczywiście, będę zadawał pytania o podstawy prawne biegłego z zakresu prawa. Jeśli to jest obraźliwe, to będzie obraźliwe. No, jeśli biegły nie może odpowiadać na pytania. No niech pan spróbuje. Robię to cały czas, mimo że pan przerywa, udaje mi się, bo wykazuje niekompetencje biegłego powołanego przed tą komisją. Ostatnie pytanie. Stwierdził pan, panie sędzio, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która orzeka w sprawie ważności wyborów, gdyby orzekła tę ważność wyborów wówczas, kiedyby wybory odbyły się w 2020 roku 10 maja w trybie korespondencyjnym, to mogłoby to być nieuznawane, bo stwierdził pan, że to nie jest sąd. Tak pan stwierdził? Tak, bo to nie jest sąd. To nie jest sąd, dobrze. Ta sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kilka tygodni temu w styczniu 2024 roku orzekła o ważności wyborów 15 października, w wyniku których ekipa pana Jońskiego jest u władzy. Czy stwierdza pan w związku z tym, że ten niesąd nie mógł o tym orzekać i dlatego nie mamy stwierdzonych ważności wyborów z 15 października? Ja już nie raz o tym mówiłem, że Izba ta nie jest sądem, ale nie ma innego organu, który stwierdza ważność wyborów, bo Izbie Pracy zostały te uprawnienia odebrane, przeniesione do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a ta Izba, no chyba pan zna orzeczenia i Trybunału Luksemburskiego. Ale panie sędzio, ja panu zadaję proste pytanie. Ten sąd orzekł o ważności wyborów, czy nie orzekł? Powiedziałem panu, że nie będę uczestniczył w żadnej zgaduj zgaduli, którą nie, pytam pana jako znawcę prawa. Ja chcę odpowiedzieć w sposób taki, jak uważam za stosowny. Ta Izba sądem nie jest w świetle orzecznictwa i naszego Sądu Najwyższego i również Trybunału Luksemburskiego. Natomiast nie ma innego organu, który orzeka o ważności wyborów. Także niestety trzeba się, dopóki nie nastąpi zmiana, mam nadzieję, że jak najszybciej, do tego momentu, no nie ma innego organu, który orzeka o ważności wyborów. Trzeba niestety pogodzić się z tym, że ten niesąd orzeka o ważności wyborów. No i tyle. No i tyle mogę panu powiedzieć. Czyli orzeczenie o ważności wyborów jest ważne. Inaczej bym to ujął. Niezależnie od tego, co powie sąd, zawsze istnieje domniemanie ważności wyborów. Więc tutaj sąd w zasadzie niczego nie powiedział. Domniemanie ważności wyborów nie zostało podważone. Więc tak ja to widzę, tak to widzą konstytucjonaliści. A na podstawie czego pan stwierdza, że jest domniemanie ważności wyborów? Dlatego, że taka jest zasada, niepisana zasada konstytucyjna. Niepisana. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. W trakcie ostatnich właśnie wyborów, które były stwierdzane przez Sąd Najwyższy, nie tylko te, ale i wcześniejsze. Zasada domniemania, no trzeba, przecież sami państwo wywodzicie taką zasadę, że jeżeli zarzuca się, że jakaś ustawa jest niezgodna z konstytucją, to państwo mówicie, ale jest domniemanie konstytucyjne. Ale mówimy o ustawie, a nie o stwierdzeniu ważności wyborów, panie sędzio. To są dwie różne rzeczy, panie sędzio, pan o tym wie. Ale zasada jest taka sama. Dopóki nie będzie stwierdzona niekonstytucyjność ustawy, to jest domniemanie konstytucyjności. Tu jest tak samo, domniemanie ważności. Sąd nie stwierdził nieważności, w związku z czym no nie mamy o czym rozmawiać w zasadzie. Ale dobrze, dziękuję. Cieszę się, że teraz będzie pani poseł Kłopotek, bo po krótkiej przerwie wróci kultura na tej posiedzeniu komisji. Pani poseł Kłopotek teraz. Bardzo proszę, pani poseł. I to już jest ostatnia osoba, która dzisiaj zadaje pytania. Proszę bardzo.